Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Medivala. No i dzisiaj walczymy tutaj z wojskami, które próbują grać nasz Wrocław bodajże, albo Poznań, już nie pamiętam. Są to wojska niemieckie, dość mocne, a nasze natomiast nieliczne, więc no, ta bitwa może być niezwykle ciężką dla nas, ale postaramy się ją wygrać. Automat mówił, że nie mamy najmniejszych szans. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się za chwilę. Rozstawmy nasze wielkie wojska łucznicze, chociaż w sumie niezbyt liczne, ponieważ armia jest już strasznie zmęczona tą wojną. No ale co poradzić? Wojny się nie wybiera, wiesz, pikera. Przygotujmy nasz oddział i ruszajmy. Czekajcie. Kim ty jesteś? A, masz takiś, dobra. Masz takiś. I tu widzę moje wsparcie, mogę sobie ustawić, tak? Postawa obronna włączona, tak, postawa obronna, proszę. Moje wsparcie idzie z tego kierunku, okej. Okay. Co, aż tak daleko nie idźcie, bo ja tu widzę, że wróg tutaj ma w nosie czekanie na nas, nie tylko, że to my atakujemy i sam ma sobie się atakować. No i dziwię mu się, te oddziały, które ma pierwsze liniowe, naprawdę będą potężne. Będzie ciężko je powstrzymać. Może się na biegu, szczerze powiedziawszy. Żebyście się szybciej mi tutaj ustawili. No i dobra. Czekamy na wroga. Widzimy, wróg ma przewagę na nim mimo wszystko. A czyli ze wsparciem to my mamy moim zdaniem przewagę, ale bez wsparcia ma strasznie tarne oddziały. A my za dużo jednostek walczących na dystans, bo pierwsze linie już za pozdychały pewne. Zapewne pierwsze linie jednostek już nie mamy, bo pozdychały sobie w międzyczasie. Ojej. Dobra, atakujecie. Wy tutaj. Generała też tu zapraszam. Akurat niech tutaj sobie uciekają nasze jednostki walczące na dystans, bo nie będą miały żadnych szans. O Boże, ta szarża! Szarża w Medivalu to jest jednak przerwana rzecz. A nie wszyscy uciekajcie, bo tu jeszcze mi całą nie rozwalili. O Boże. Nie, ta opcja z ucieczką to jednak nieważna sytuacja. To jest największe ścierwe, jakie wymyślił człowiek. W Medivalu. Tych też trzeba. Okej, okay, wyłączcie ten tryb ucieczki. Że jest głupi jak but z lewej nogi. Tu jak przyjaciele w ogóle atakują. O, i zabiliśmy drugiego generała. Pięknie, drugi generał leży. Te oddziały się biją w ręce, powiedziałbym szczerze. Ty ostrzeliwuj, ty się wbij w sumie w te oddziały strzeleckie. Ty też, czy strzeleckie, to było moje, to były strzeleckie. Wroga jest ciężka kawaleria niestety. Nie ma tak łatwo. O, tutaj odciągamy wroga, całe szczęście. Dość ładnie go odciągamy. Oj, biło się nasze wsparcie. Powiedzcie cześć naszemu wsparciu, drogie niemieckie ścierwa. A wy we trójeczkę w to nadupczać, bo to jest jednak ciężka kawaleria. Tego się jest niemalże nie sposób pozbyć na stałe. Po prostu taka wielka, wkurzająca plama, której sposób się pozbyć. Nieważne jakiego detergentu użyjemy. Posiłki, Leszek, pierwszy piast, to fajnie. Morale, panowie! Rise, brothers and sisters! Rise to the bottle! Dajesz tam tych włóczników, a sam to kawaleria się przebijesz teraz. Teraz na kawalerię szarżuj. Hit and run! Uderzaj i uciekaj. No, niż tych włóczników, iść w całość tą kawalerię. Dajesz, no! Biegnie! Szarżo! Dobrze, teraz się wycofaj. Już możesz się wycofać, zrobiłeś co trzeba. Jak wygląda ogólnie bitwa? No, dość sensownie, tutaj nasze oddziały wygrywają, tu by się przydało wsparcie. Tam sobie chyba poradzą. Tu w sumie walczę poza nami, tak jak się oddział mu... A, mój oddział to rozgniata. Oczywiście nie dosłownie mój, bo jest to oddział wsparcia, ale jednak. Dobra, generale, odwrót i atak! Czarek Schmeidizer! Dobra, i teraz muszę tam pędzić znowuż. Muszę dać buff do morali, chociaż nie wiem po co, bo i tak to my wygrywamy. Uszlicy tam strzelać ten ciężki oddział oczywiście. Jak będą szarżować, tylko zarwą w takim razie. I tutaj wy się odbijacie jeszcze raz. Do boju! Pięknie! O, to jeszcze mój sojusznik to był w ogóle. Z swoim dowódcą. Piękna sprawa. I teraz na włóczników zapraszam w takim razie. Jak już sojusz się tym zajął, to już tam naszego wsparcia dłużej nie trzeba. Bitwa jest wygrana.
a komputer nie siał mówić, że nie mam szans. Ja jak zwykle zresztą. Wiesz tak, że straty są wielkie. Mało oddziałów nam zostało z tej wielkiej armii, którą kiedyś mieliśmy. Ale cóż, ta armia też swoje zrobiła w tej wojnie, prawda? Już tyle sobie ona pokonała armii. To nasza jedna armia, to wszystkie pojęcie przechodzi. Gorzej, że nie wiem, co z tym Wrocławiem teraz poczyliśmy. Nie wiem, czy ten Wrocław się wybroni. Nawet nic nie poradzę. Te siły to już całym wyżej starczą. Pff, nie wiem na co nawet. Okej. Okay. Czego ja tę misję wykonałem z tym przejęciem portu? Nie! A i tak mam 3000 kasy! Jakim cudem! Co ja zrobiłem, że mam 3000 kasy? I Kraków jest bez ochrony, świetnie. Hail my king! Yes, sire. I nawet te dwa oddziały nie się zmienią, zupełnie nic. Przeszkolimy to, nie, produkujemy nowe. Produkujemy dwa oddziały kuszników. I będzie git w Płocku. W Płocku to można się przeszkolenia tych oddziałów i wysłania tych tam, gdzie trzeba, czyli do Poznania. Bo tutaj takich nie przeszkolimy. Tak samo jak i chłopskich kuszników i tych lepszych też nie, kurczę. Wszystko musimy wysłać do Poznania w takim razie. Bo tego tu nie przeszkolimy. Tych też w Gdańsku nie przeszkolimy niestety. Ups. Nie było mnie tu, do widzenia. Widzenia? Niedobrze, że on tutaj jest. Bo może nic się zaatakować Gdańsk. Dobra, na razie wszystko się tutaj przeszkala w Poznaniu. O Boże, tutaj będzie tyle szkolenia. Wiesz, tu jest tyle oddziałów poniszczonych. Wrocław. O Boże, te przeszkolenia. Radzę, to rekrutacja by się najpierw w ogóle jakakolwiek przydała. Brak nam pierwszej linii, to bierzemy milicję. Dawno się rekrutowałem w ogóle. Naprawdę dawno. O, jest najpierw, dajmy do przeszkolenia. W Płocku my to zrekrutujmy też. Przesyłamy pieniądze, że w Gdańsku, o właśnie. Skoro Gdańsk ma być oblegany, to trzeba tam czegoś nie zrekrutować. Proszę bardzo, mamy pieniądze, to korzystajmy. Jeśli szkolenie nie skończył 2500, bierz nam przyjdzie z tego. Z tej misji, o jeszcze się tam pirat nie przeszkodzi. Więc jest bardzo fajnie, naprawdę jest świetnie. Dobra. Jest gitesik majonezik. Śmiałbym powiedzieć, że aktualnie idziemy na, wychodzimy na prostą. No może poza biedną rygą. Mógłbym tutaj spróbować jakoś się odbić jeszcze od dna, ale to wojsko w rydze jednak było stracone. Biedny nasz dowódca. Jakiś Kazimierz burczy jakoś tak. Lubiłem go, serio, to był mój byłem dowódca z naszych wszystkich dowódców. I musiał zdechnąć, no. O, ci Gdańsk oblegają. Nie fajnie. Czemu mój ulubiony dowódca musiał zginąć? Zemszczę się, ruskie ścierwa! Za moje piękne miasto. No ale cóż, teraz kosztu szwaja troszkę spadł za to. Postaram się tych Niemców odepchnąć wreszcie. Oj, Kraków ma znowu problem. Jak nam znowu Kraków zabiorą, to będziemy kapkę w pupę. To będziemy kapełcję w pupełcję. Ojejciu, jeszcze Wadzimierz Kijowskie tu przylazło, no. Nie licząc z tego, że Rygę nam zabrało, to jeszcze chcę Płock odebrać. Co za świnie. My liege, we must make a stand. We are besieged. Teraz pytanie, co zrobić w tym wypadku? Co by tu zrobić? Jakoś się może wybronimy, no ale ciągle tylko brona, 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 obrona, obrona, to nam na dobre nie wyjdzie. Bo 35 tur w sumie zdobyliśmy jedną ziemię. A jako, że jedną straciliśmy, jesteśmy na minus. Znaczy nie zdobyliśmy dwie, ale dwie też dwie straciliśmy. Nie, trzy zdobyliśmy, straciliśmy, o tak. Czyli jesteśmy troszeczkę, o jedną ziemię w pupie jesteśmy. Dlaczego mówię? Zajęliśmy tą całą Rygę i Pragę, a straciliśmy Szczecin i Rygę. Jesteśmy jednak na zero. A my takie samo państwo, jak mieliśmy na początku w tym momencie. No, jako, że jest 35 tura, to nie jest zbyt dobry biznes. No, muszę przyznać, że Berun Krutisek jest dużo trudniejszy od normalnego Medievala. Chociaż to może nie do końca to jest problemem, tylko bardziej problemem jest ta cała Ruś tam się w plecy wbiła. Gdyby się w plecy nie wbiła, no to Niemcy raczej by już dawno gryzły piach. Ja bym wtedy wcześniej się zackował, mniej sił musiał, że tak powiem, na tylną granicę przenieść, etc. Nie straciłbym Rygi na przykład, o. No ale cóż, Niemcy wybrały, że jednak, czyli Rusy wybrała, że jednak to będzie dla nich najlepszy wybór. Zdokupywana, oblężona, raport końca tury, rada możnych, prestiż roście, zginął arystokrata, Kazimierz II, biedaczek.
Aj, biedaczek, kurczaki pieczone, pomścimy jeszcze go. O, samym w Krakowie aktualnie, sporo oddziałów pozorom. Kraków się wybroni bez problemu. Kraków to się jeszcze wybroni i jeszcze im w pieprz da ostry. Są pięć oddziałów naszych. A czy my nie atakują? No, większą ilością, ale dość mocno zmęczonych. Płock. Ojoj. Płock się nie wybroni, nawet jakbym tutaj nie wiem co zrobił. Przydałby się jakiś tej... przydałaby się jakaś możliwość zawiązania pokoju z tą waloną Rusią. Ten port w ogóle jest przyjmowany. No niby jest, ale coś mi ta kasa nie chce wpłynąć, chyba jeszcze jedna kolejka będzie wymagana. Żeby tak się stało. Gdańsk się obroni. O tak, Gdańsk się obroni. Gorzej z tym Płockiem, to nasza stolica, więc nie bardzo chcę ją stracić. Muszę tutaj troszkę przy okazji zwiększyć sobie podatki na bardzo duże, czyli nie troszeczkę, ale dużo. I dać polskich huszników z oddziały. W Poznaniu też tutaj przeszkalać trzeba te jednostki, to jest najważniejsze teraz. Żeby tutaj piękna nie powstała w Poznaniu. Wracać do miasta tutaj, czy do zamku, wy też. Przeszkolimy ile się dła i wyruszymy wkrótce, żeby tutaj odzyskać kontrolę nad naszymi ziemiami. Praga się obroni, bez problemu. To jest Praga z Pragczanami? Chciałem tylko się zmienić, bo się nie da. Z Pragowiczami. O, to już większy sens, się nie zadziera. Tutaj tego szturmu raczej nie odepchniemy, nie? Czekajcie, czemu oni nieco biegają w desce ciasnej. Bo ta flaga jakoś taką mało kolorowa je. Cztery oddziały? No nie wiem, możemy spróbować coś zdziałać. Plik istnieje, tak, chcę na zapisać, chcę zobaczyć co się stanie, jak to zrobię. An honor, sire. Następstwa 53! Henryk Bezlitosny! Dawaj tam im wpierniczy, tak powiem, Henryku. Jeszcze no co mi przywal. O, pięknie! Wpiernicz! Won z Wrocławia, świnie tłuste. A w ten sposób, w ten sposób, w ten. I na razie tak. I to jest nasza meta w tym momencie. W Płocku nic zrobić nie możemy, w Gdańsku też nie. Wszędzie oblegani, ależmy biedni, ależmy biedni. Ale wkrótce się to zmieni. Jestem tego pewny. Koniec ruchu. I ten dyplomata w ogóle idzie, tak się spytam, bo miał tam wracać, a coś go tak nie widzę w ogóle. Yes, my lord. A musi jednak podejściało wracać na nasze ziemię. Kazałem ci wrócić, durny dyplomato. W takim razie pytam się, czemuż cię tu nie ma? Jakim prawem, draniu, nie przybyłeś jeszcze na my ziemię? Czyli tam będzie szedł pewnie z 10 tur, ale no... coś jakoś mi się wydaje, że on po prostu zatrzymał się w miejscu jakiś czas temu. Ojojoj, do Krakowa widzę jeszcze kolejne oddziały dołączyły. Do oblężenia Krakowa w sumie, nie do Krakowa. Aaaa! Szwabscy miecznicy. No i witam was w malutkim przeskoku. Jak tutaj dobrze widzę, toczymy bitwę o Kraków między naszym bolesławem rycerskim, a wrogimi generałami Matiusem di Lorenem i dowódcą Depoldem. No cóż, może być malutki problem, też tutaj widzę, ponieważ nasze oddziały nie są zbyt potężne, natomiast wrogie siły wyglądają na solidne, a mało tego są strasznie doświadczone, więc bitwa będzie dość ciężka, no ale zobaczymy, może coś się ugrać uda. Może coś się ugrać, a przynajmniej jakieś spore straty powinniśmy zadać wrogowi. Chociaż nie jestem pewny, bo ma dość mocną, chociaż kurczę, no. Gorsze jest to, że może tak z dwóch stron. To może być pięta Hillesowa. Kurczę, bramy! Shit! Mieli otwarte bramy, noż co za chamstwo! A zasadę bramę zawsze mniej więcej to, iż oni w ogóle nie muszą wywarć taranem czy coś, po prostu wiadą do miasta. A jako, że mają wsparcie dość mocne, to wiadą do miasta z dwóch stron sobie od razu. Yeah. To będzie na pewno bardzo fajna sprawa. Dobra, kawalerio, do boju. Teraz tu proszę się przejechać. Dawać, kawaleria, dawać! Jeździć po tych jednostkach, jeździć! Jeździć, gnieść tych chamów. Teraz szarża w tamtym kierunku, panowie. Charge'a. I jeszcze raz, charge'a. Dawać. Charge. Pięknie. Wy
to wy robicie? Panowie! Żadnego mi tu uciekania, szarżą ich! Wy tych szarżą! A wy tych! My tu utrzymamy tyle co możemy, bo i tak w zamku nie mamy szczególnie dużych szans. Jak mam być z nami szczery. W zamku nasze szanse są straszne po prostu. Czy w zamku, w mieście, o tak, za murami, o. Bo za murami jest okrążą ze wszystkich stron i tylko będziemy mieli. A tak to my ich okrążymy! Haha! Poza murami to my tu mamy teraz potęgę. No wy przegrywacie. Boże, pewnie się nie wycofaliście, tak? Oczywiście, że tak, zapomniałem w ogóle o was. Kusznicy w ogóle widzę, jeszcze do tej pory nie przebiegliście tam gdzie trzeba. Ciąć ich tam, panowie! 60% wojsk przeciwnika zostało pokonanych! Ciąć ich tam do wo... O kurczę, tu wychodzi fajny oddział, widzę. Niemiecka kawaleria. Ciężka niemiecka kawaleria. No dobra. Już tym się zajmują powolutku. Teraz tu panowie wiedzcie. Tu. Szybciutko. Bez gadania. Go, go. No i dobrze. Tam kurzycy cały czas zmrót nawalają. To jest nasza wielka przewaga. Ale tylko jeden oddział, bo drugi się zawiesił. Drugi oddział się nam zawiesił. Pięknie. Ubóstwiam takie niespodzianki. Dobra, panowie. Ucieczka, szybciutko, ucieczka, bo tutaj... No, jesteście już na wycieńczeniu, a tu przyjechało coś mocnego. A chorągiew nadworna! Czyli jakby ktoś nie wiedział, co to jest oddział generalski. Zanim wjechać za mury... A, wróg nam blokuje przejazd za mury. A, ale zabawa. Ale zabawa w mikrowanie będzie. Ja widzę, moi kusznicy zostali zyskowani w zwarciu jakimś cudem. Jakiś oddział tam musiał na mury wleść. Od strony... Od środka, że tak powiem. Dobra. Ładujcie w tą chorągwię, bo ona mnie tu będzie wkurzać strasznie. Dobra, panowie. Uważać, nie zatrzymywać się, kurczaki! Nie zatrzymywać się, idioci! Bo pukniecie wszyscy! Tam jak przyjaciół w ogóle idzie. Wyrżąć mi to ścierwo. A wy z kim się bijecie w ogóle? A tutaj coś się wbiło. Tam się bijcie z nimi. Bijcie się z nimi, zawsze coś robicie wtedy. O Boże, się zatrzymali. Co za ten paki. Dobra, dobra. Ojej, mamy dwa oddziały kusznicze cały czas. To nas tutaj. To mnie to raczej trzyma przy na duchu cały czas. Że te oddziały cały czas żyją. Dobra, uciekać do środka w takim razie. Do środeczka, panowie! I blokować! Walcz, generale, do końca! Morale! Dobra, uciekaj teraz. 76% strat u wroga. Heaven help us! Our foe has taken control of the city. Dobra, niech se Majkon to nad miastem mam to w nosie w tym momencie. Są ważniejsze rzeczy teraz. To, że generał żyje cały czas. My lord, the enemy is no longer in command of the city. No to wróg, widzę, był bardzo zainteresowany przejęciem kontroli nad miastem. O, ups, to jest malutki problem. Our enemy has command of the city. Do tyłu, panowie. A ty też nie jest o wiele lepiej, bo tutaj czeka... Czy nie jest przedkowo niemiecki generał? Nie, to chyba zwykły jakiś jezdny, ta jeden najemny. O kurcze. Co wy robicie, panowie? Co wy robicie? Strzelać! Strzelać, nie iść. Strzelać. Strzelać, żeby zabić, panowie. Ojojoj, ojojoj, nasz generał ma problemy. Uciekaj, generale! Uciekaj! A władować tych swoich kurz w ten ścierwaty oddział. Ładować! Zabij drugiego generała. Ponieważ generał widzę, że jest zmęczony. No biegnij, generale! Panie, od pana wszystko zależy, biegnij, że pan. Ojojoj, mi to 25, nie obronimy tego. Zostało mi to 25 sekund, no nie mam mowy. Może gdyby jakiś cud się zdarzył, ale no, no nie. Idźcie ich tam dorwijcie może. No ja jeszcze zginął nasz generał. A już tak, nie było sensu nim mikrować, ponieważ, no właśnie. Za 5 sekund przejmą miasto. Dobra. Przynajmniej postarać się zabić ich generała. Macie 30 sekundy. Nadawać go. Kurczę. Nie udało się. Ale wow, żeśmy ich wyrżnęli jak na taką przewagę i otwarte bramy. No, no. To była bitwa na miarę moich możliwości, że tak powiem. To była prawdziwa bitwa. Mimo, że przegrana, to się nazywa piękna bitwa.
Wynik naprawdę był bardzo ładny. Boom. To za mnie najlepszą obroną jest atak. I mamy kolejną bitwę, tym razem Gdańsk. O, nie wiem, mam połowę żołnierzy, a szansa równa? A, bo to chyba milicja jest. No, o Boże, milicja. Milicja, uciekać! Też nie mam jakichś super oddziałów, ale dobre migrowanie generałem, a także pomoc kuszników tej, no, nie powinno być źle. Przynajmniej moim zdaniem. Moim zdaniem źle być nie powinno. Rozpocznijmy rozmieszczanie, no chyba, że znowu tam, o, nie będą zniszczone bramy. Całe szczęście. Dobra, panowie, rozkaz jest taki. Pakujecie w... pakujecie w tych i wypakujecie w tych. To jest wasz rozkaz w tym momencie. Obaj sobie wyłączcie ten głupi tryb zachowania odległości. Generale, otwórz im bramę. Chwileczkę. Czekaj. Bo i tak tym terenem podejdą na pewno. Jeszcze poczekaj chwilę, panie generale. Jeszcze chwileczkę. Kusznicy niech strzelają cały czas. Bardzo ładnie. To jest największe zgrupowanie, tutaj właśnie ich w nie walą. Wróg już 14% swoich wojsk. 15, 16. No, procent za chwileczkę wchodzi praktycznie. I teraz, panie generale, atak w ten oddział proszę przeprowadzić. Teraz się cofnąć. Wejdą przez tą bramę, czy nie wejdą? Wejdą. Dobra. Teraz się po nim przejedź, panie generale. Wow! Serio? Nasz generał został tak łatwo zabity? Naprawdę? Tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery. Coś słaby ten generał. Zginął w sekundę. Ale cóż, kusznicy to wygrają. Za ta generała jakkolwiek boi, tak kusznicy to wygrają. Dobra. Odciągać uwagę, proszę. A wy strzelajcie tam. Wy strzelacie, walczcie w zwarciu. Jest dobrze. Jak powiem, jest wprost świetnie. Gorzej z tym generałem. Nie sądziłem, że on tutaj tak łatwo zginie. To jest dla mnie naprawdę wielkie zaskoczenie. No ale cóż. Czemu on sobie tak łatwo zginął? Generał ma sporo zdrowia, może jakiś minus zdrowia miał. Taka opcja istnieje, bo generał ogólnie, tak jak i niektóre bardzo mocne jednostki, charakteryzują się tym, że mają jakby co żyć. Jak zostanie raz przekuty na przykład generał mieczem, to on będzie dalej żył. Tak tutaj to działa mniej więcej, są takie punkty życia tak zwane. Większość oddziałów takich przeciętnych, na przykład te kusznicy, mają jeden punkt zdrowia, czyli jak ich ktoś przekuje mieczem, to giną, prawda? Pojedynczy żołnierz ginie. Wszystkie generał może mieć zdrowia 4, 6, 8, 12, 16, 20, mam może mieć zdrowia. Widocznie ten po prostu miał go bardzo mało i tyle. Można go tylko z 5 na przykład, 4, coś takiego. Takie wyjątki istnieją, zwłaszcza jak mają negatywne perki. Jak na przykład powiedzmy tam jakieś mocne rany, minus 5 do zdrowia, coś takiego. Rzeczywiście wartości są podane całkowicie nieumyślnie, czy tak niesprawdzone. Ale ten taki przykład, że coś takiego może właśnie istnieć. Jak na przykład, że generał nie powinien mieć 8 zdrowia, ale mam na przykład minus 4, czy tam minus 5, ponieważ coś. No. Negatywne perki są strasznie wkurzające, no ale pozytywne też są strasznie pomocne. Coś za coś. Ostatni wrogi oddział przybył, który chyba chce zająć bazę główną, ale mi się wydaje, że jak kusznicy go ładnie strzelą, to będzie koniec. Gorzej, że generał zginął. To było troszeczkę niefajne. Nie podam się, że on zginął, no ale cóż. Zabicie nie. Działa. Gdańsk. I co robią dalej Niemcy? Zajęli nam Kraków, co teraz zrobią? Więc rozpoznania się nie ruszymy, nie diabła, ponieważ już tam idą kolejne niemieckie wojska. Ale z Płocka może coś wykombinujemy. Tam mocno ich napraliśmy, więc może wojsko płockie da sobie radę. Boże, Płock jest oblegany, nie pamiętam właśnie. Nie pamiętam, co się w Płocku działo z nimi czasy. Oj, Gdańsk już znowu jest szturmowany. Tym razem jest tam bez generała, więc malutki problem. A, Płock oblegany właśnie. 4 do 5? Rozumiem. Rozumiem, czemu jest 4 do 5. Rozumiem, panie Bieszku. Wcale pan nie ma dużego dowodzenia. Dowódca Mścisław II sam na temat powie, bolesna porażka, ta. Nie za bardzo chcę mojego króla stracić. Jeszcze też nie wierzę, że nam się obronić udało. No ale cóż. A, to jest ten zapis. Będziemy musieli normalnie to rozegrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciała czcigodnych mi kurzono w śnieg, na rzecz ptactwa, a ziemia była czerwona od krwi, coś tam. Stocz bitwę. No da nam się ją stoczyć, tego wyjścia nie mamy. Czemu England, man?
Derp? Czemu nasz dowódca stwierdził, że jesteśmy Anglikami? Nie do końca wiem. Ale mniejsza, może tak naprawdę jesteśmy Anglikami, tylko z jakiegoś powodu... Jesteśmy Polakami, tak. Jesteśmy Anglikami, a z jakiegoś powodu jesteśmy Polakami. To było takie inteligentne niezwykle. Bo takie, wow, takie what the fuck. Dobra, najpierw tutaj stajemy przy bramie na chwilę, a potem się cofniemy do środka miasta. Ten oddział już nie może być nawet cofnięty, albo może tak ten. Ten oddział będzie cofnięty właśnie. Gdzieś tu bym chciał go ustawić może. Dałoby radę? Dałoby radę. Ale gdzieś tu by się dało. Też się da, dobra. Król też, właśnie król niechaj tam stoi może. Chociaż nie wiem, czy król może wieżyczki obstawić. A i wieżyczki dupczą. Będziemy się bronić w centrum miasta, bo bram nie utrzymałem przez drabiny. Nie możemy dwóch oddziałów poświęcić na obronę murów. Dobra. Ale skoro w tutaj tak szybko będzie, to jednak muszę obcować mój oddział tej piechoty. Na dalszy plan. No wy nie musicie w sumie biec, po co biegniecie, Boże. Kazałem im biegnąć, tylko ją zmęczą i tyle w temacie. Ile wroga wystrzelamy tymi wieżyczkami? Pewnie niewiele, bo te wieżyczki są naprawdę słabe. Jak wystrzelamy 6%, to będzie dobrze. Nie, więcej. Czy sobie wystrzeliliśmy z 15-20%, ale jest taki malutki problem i chyba każdy rozmiot schodzi. Chodzi mniej więcej o to, iż na drabiny wejdzie i nam te wieżyczki zabierze. A może i nie. Może i się mylę. Może jednak piechota jęczwigów z wieżyczek nic sobie nie zrobi. Spłonął im taran! To może być dość ciekawe. Bo skoro spłonął im taran, to troszeczkę dużej wieżki potłuką. Dawać, czuć się kochane. Nawet to wytnę, bo coś widzę, że te wieżki nie za bardzo trafiają. Co jest z tymi wieżkami do cholery? A, bo one gdzieś tam strzelają. Ja strzelam do diaska. To coś tutaj? Czemu? Nie mam pojęcia. Tylko może cięcie, bo te zanim tutaj się pozbierają, to lata miną. Jak w ogóle kiedykolwiek się pozbierają. Patrząc na fakt, że w ogóle się nie poruszyli. Mniejsza, a więc cięcie. Powiem tak. Nie pytajcie się jak, bo ja sam nie wiem. Stali se na murach, tłukłem się z nimi, straciłem dużo wojaków, ale jak ja to wygrałem, to ja nie wiem. Wiem, że dwoma oddziałami rozwaliłem im 400 jednostek prawie. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Mniejsza. To było dziwne. To było dziwne! Nie chcę wiedzieć. Nie wiem. Nie pokazywałem tej bitwy, bo w sumie to, co powiedziałem, trwało około 10 minut, więc to nie było sensu, ale... No! Hold the fuck! Gincie, ruskie ścierwa. Won mi z moich ziem, kurczę. Niemcy mi przeszkadzają, to jeszcze jakieś ruskie mi tu przychodzą, no. Jak nie jedno ścierwo, to drugie. What the fuck? Powiem, ta bitwa to była jedna z dziwniejszych bitw, jakie miałem w tej grze. Prawda, ta z Roma, która trwała, a to metro chyba 3 godziny. To była epicka bitwa. Dwie czy trzy, nie pamiętam. Porąbana była ta bitwa, strasznie porąbana. Z tym, że chociaż w Medievalu przyspieszenie działa tu już lepiej, bo gdybym tej przyspieszenia nie użył, ta bitwa też by swoje trwała pewnie jakieś 20 parę minut. A tak z przyspieszeniem trwała dużo krócej. W ogóle wow. Turkowie kapkę tą urwę przejęli. Nie znam się ciekaw, czy chce to jest jakąś na powodzeniem czy czym niby. O, Nowogrodzka Republika. Coś ode mnie chce. Albo i nie. Po prostu machnęli mi z wajem, powiedzieli: dzień dobry! Dzień dobry, my z Nowogrodzkiej z Jamajki. Dzień dobry! Dzień dobry! Chce pan handlu? A może i nie? Poszła mi handel, więc nie wiem po co tu przedem, a mniejsza. Pańskie miasto przekupić. Bo uwaga, bo miała na to stać. Albo uwaga, bo to się kiedykolwiek udaje. Już nie, bo wie w sumie, może kiedyś się uda, potem ja takie what the fuck, jednak się daje? Niemożliwe. Koniec dynastii. O, Portugalii też się dynastia rozwaliła. Nowa egipska księżniczka, nowa księżniczka w Nowogrodzie, Jerofower Lord, Rada Możnych, prestiż rośnie. I jest! 2500 Bizantów dla mnie! Fuck yeah. Niemiecki Kraków. Be gone! You are not mine, Kaiser. No nie jest to zbyt dobra sprawa. Nie ma ten voice, który bym tam posłać. Gdańsk też nie ma zbyt ciekawie. Może ten siłę z Poznania posłał... Ale kurczę, no... Tak, jedną turę zajmie dojście tam zapewne samo.
Dwie tury. A jeszcze potem odbić ten Kraków. Ajajaj. Nasze państwo się kapkę pomniejszyło. Mamy takie coś... Nie powiem jak to wygląda, ale mniejsza. Nasze państwo na teraz dość sprośnie, że tak powiem. No, co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy tego oddziału się stąd pozbyć. Nocny napad, 5 do 3. Powinien być Gites Majones. Plik istnieje, balić to. Miażdżące zwycięstwo, do widzenia mówimy. I moglibyśmy się pozbyć teraz tego ścierwa, co jest tutaj. Nocny napad nie ma sensu, bo stracimy nasze tutaj wsparcie. Kto jest lepszym dowódcą? O, Henryk, więc to Henryk zaatakuje w takim razie. Henryku! Pokaż im potęgę państwa polskiego! Miażdżą całe zwycięstwo, do widzenia. Wrocław to się tutaj penia przez to, ale to nie jest problem. Zwiększenie wzrost cechy, kopal końca tury, pięknie. Dobra, co my tu możemy zrobić? Tu jest w porządku, jest na to rekrutacja. Chodzi, że sił zbyt wielkich nie ma, ale to już mniejsza o to. Tutaj w zameczku też możemy fajne siły sobie porekrutować. Po Poznaniu, no właśnie, wcale nie gorzej. Włócznicy i polscy możni. W Płocku też tu się rekrutuje, w Gdańsku się rekrutuje. Ale jest tym Krakowem, no, ma nie dało się go obronić. Tak, jest duże straty zadaliśmy, ale no kurczę, no, obronić nie dało. No ale cóż, to na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Na razie i cześć.